Czerwiec 2038 w FC24, praktycznie koniec trybu kariery, więc pora zobaczyć, jak wygląda piłkarski świat w tej grze. Zastanawiałem się, w jaki sposób przedstawić wam tą rzeczywistość i rozpoczniemy od najbardziej aktualnie utalentowanych piłkarzy. Kacper Kozłowski, 34-letni zawodnikiem Stade Reims. Zalewski swój ostatni sezon spędził w Fiorentinie, Jakub Kamiński w Olympique Lyon, Aleksander Bobek w Hellas Verona, a Krzysztof Kolanko w niemieckim Heidenheim, co ciekawe, gra w drugiej Bundeslige, mając aż 80 punktów oceny ogólnej. A ogólnie, jak zastanawiacie się, jak wygląda reprezentacja Polski, no to wygląda to w ten sposób: na ataku Wilk i Kaczmarek. Kaczmarek 91 overalla. Oczywiście jest to regen Roberta Lewandowskiego, środku pola. Tutaj jest kolejny Kaczmarek i to chyba jest regen Piotra Zielińskiego. I kolejny Kaczmarek. Uwielbiam FIFA i ich nazwiska. Czwarty Kaczmarek, regen tego Kesza. Piąty Kaczmarek. O, Rózga, czyli zawodnik niewygenerowany, i tutaj mamy Kolanko i nie ma żadnego Kaczmarka, może na obronie jakiś Kaczmarek, nie jest. Szala i Matysik, czyli środkowi obrońcy nie wyglądają najlepiej, no i Bąk na bramce, regen oczywiście Wojciecha Szczęsnego. Wątek Polski chyba już mamy za sobą, więc teraz zobaczmy, jak w 2038 roku wyglądają obecnie, w 2023, najlepsze kluby na świecie. A zaczniemy od Manchesteru City, w którym gra cały czas Erling Haaland, 37 lat, 86 overalla. Oczywiście te tempo ze względu na wiek, no już jest dosyć słabe, ogólnie reszta statystyk również. Najlepiej ocenionym zawodnikiem obywateli jest Eric Arnold. Zaledwie 87, no po Manchesterze City troszeczkę więcej się spodziewaliśmy. Mamy tutaj również Gianluca Prestianiego, bardzo szybki, dobry dribbling i tak dalej. No i ogólnie tak prezentuje się reszta zawodników Manchesteru City. Tak jak mówię, no ci zawodnicy jakoś wyjątkowo mocni są. Zauważyłem, że dużo Włochów tutaj jest. Bazunu, 36-letni, my go znamy oczywiście z kariery, bo często występuje. No a tak poza tym, no te overalle, no, tak jak mówię, średnio. W przypadku Realu Madryt wygląda to troszeczkę lepiej. Najwyżej oceniony Arda Güler, zawodnik obecny królewskich, 88, ale również tyle ma Gabri Veiga, ten kontrowersyjny młody obecnie, bo tutaj 36-letni hiszpański środkowy pomocy, który przeszedł do Arabii Saudyjskiej, oraz Fabio Miretti. Czyli jak widzimy, środek pola Realu Madryt dosyć doświadczony, można tak to powiedzieć. No i reszta składu również dobrze oceniona. Czy lepiej niż w przypadku obecnego Realu Madryt? Można chyba tak to uznać, powiedzieć. Bayern Monachium, i tutaj chyba mamy największy overall jak do tej pory, Jamal Musiala, 93 overalla, no i potem dosyć duża przepaść, Toni Nieto, bramkarz 87, Giacomo Rossi 86, no i potem spadamy do overalla 84. Nadal nie jest to jakiś wielki spadek overallowy, no ale mamy znowu takie, może nie tyle z zaskoczenia, no ale jednak chyba troszeczkę więcej się spodziewaliśmy po Bayernie Monachium. Pokażę wam jeszcze trzy zespoły, w tym FC Barcelony, w której nadal gra Pedri, 92, no ale potem duży zjazd, Uwe Miller, bramkarz, 86, potem Jornes Pilers, 85, no i mamy tutaj 82, Diarra, Barnes, Cordero, Knežević i tak dalej, no nie wygląda to najlepiej w przypadku FC Barcelony. Mamy tu Ansu Fatiego, ostał nam się 35-letni, bardzo ciekawe, i 39-letni Ronald Araujo, ale ma 76 overalla, co jak na prawie 40 lat środkowego obrońcę, wydaje się naprawdę dobrym wynikiem. O, to jest naprawdę bardzo ciekawe, w Liverpoolu mamy Juda Bellingama, 91 overalla, następnie Samuel Jean, 89, środkowy napastnik, no i reszta składu wygląda w ten sposób. No, jest niezły, po prostu, tak to można określić. O, jeszcze Dominik Soboslaj się ostał, 37-letni. O proszę, Rodrigo, prawy skrzydłowy, też 37 lat, no tempo bardzo słabe, bo tylko 63.
I rzućmy jeszcze okiem na PSG, które zawsze nam się kojarzy z przepychem. Najlepiej ocenionymi zawodnikami są Joseph Masson, Fabien Colin oraz Diego Romeo 88. No potem mamy przepaść. Simon Gin 85, 85 i tak dalej, i tak dalej. No ale w sumie dużo jest tych zawodników 85, 84. Nawet mamy 18-letniego prawego obrońcę 83, więc no PSG naprawdę dobrze wygląda. A jeszcze Kylian Mbappé, 39-letni, biegać się już zapomniał, no ale na napadzie być może w niektórych meczach dałby radę, ale nie no, ten skład PSG naprawdę bardzo fajny, na spokojnie może powalczyć o Ligę Mistrzów. A skoro już wspomniałem o Lidze Mistrzów, no to pora zobaczyć, kto ten turniej wygrał, jak i inne europejskie puchary, bo coś mi się wydaje, że może być naprawdę ciekawie w 2038 roku. No i nie pomyliłem się, Stade Rennais po karnych wygrywa z Realem Madryt. Ale patrząc na półfinały, no nie licząc właśnie tego francuskiego zespołu, no to takie zespoły, które widzieliśmy wcześniej i które raczej aktualnie też walczą o wygranie w tych rozgrywkach. No, może poza Liverpoolem w tym sezonie. Ligę Europy wygrywa Freiburg, wygrywając 1-0 z austriackim LASK Linz, a Ligę Konferencji wygrywa Arsenal, czyli poza tym Stade Rennais aż takich jakichś wielkich niespodzianek nie było. Ale zobaczmy, czy w ogóle zobaczyliśmy jakiś polski zespół. Widzimy irlandzki w Lidze Mistrzów. A to nie ukrywajmy, że nie jest widokiem częstym. Grupa D nadal nie ma żadnego polskiego zespołu. No nie ma. Nie ma polskiego zespołu. Czyli jakby nic się nie zmieniło przez 15 lat. No to jest troszeczkę przykre. Zobaczmy, czy w grupie Ligi Europy ktoś był. Znalazł się Lech Poznań. No to zobaczmy Ligę Konferencji. Śląsk-Wrocław, niewiele mu zabrakło do awansu z drugiego miejsca. Za to zrobiła to Legia Warszawa. Okej, okay, czyli mamy już dwie polskie ekipy w rundzie wstępnej. I to na tyle. Zobaczmy, Lech wygrał z Rizesporem 3-1, ale no niestety Legia przegrała z Brandby 3-1. A w 1/8 niestety Lech Poznań uległ Rangersom, czyli jak widzieliśmy wcześniej, finaliście Ligi Konferencji. Ale mnie naprawdę bardzo zaciekawili piłkarze klubu Stade Rennais i rzeczywiście jest siła. Florencio Ribeiro 89, bramkarzem jest Maciej Bąk, czyli regen Wojciecha Szczęsnego. I co ciekawe, drugim bramkarzem tego zespołu jest również Polak Krzysztof Wilk. No ale zobaczmy resztę zespołów. Iker Ramirez, Rafael Ribeiro, całkiem nieźle, i jak zobaczymy na wiek tych piłkarzy, oni nie dość, że są fajnie oceniani, to są jeszcze relatywnie młodzi, no poza De Amorim. No ale te Stade Rennais jest naprawdę ciekawym zespołem na tym sejwie. Ale pora zobaczyć, czy mieliśmy jakieś ciekawe rezultaty w najlepszych ligach Europy. I w Premier League oczywiście wygrywa Manchester City, to nie jest zadziwiające, ale że Burnley jest na miejscu drugim i Nottingham Forest na miejscu czwartym, to możemy uznać za ciekawy rezultat. Również powrót Leicester City do najwyższej klasy rozgrywkowej, oni przecież są teraz w Championship, a jak widzimy tutaj miejsce siódme. O proszę, najlepszym zawodnikiem wicemistrza Anglii jest Youssoufa Moukoko, 33-letni, 87 overalla, no i ci najlepsi piłkarze tego zespołu bardzo doświadczeni, bo to mamy Paula Wernera 32, czy Fabio Carvalho 35 oraz Ivan Fresenda 33, ogólnie tak prezentują się jeszcze inni zawodnicy Burnley. Nottingham Forest też zrobiło fajny wynik, no i mają kilku fajnych piłkarzy, 87 najwyższy overall, potem mamy kilku zawodników 86, jak na przykład Ryana Cherkiego 34-letniego, tak to się prezentuje. Jestem w PSG, no to pokażę wam ligę francuską z perspektywy paryżan. PSG obecnie trzecie miejsce, no niewiele zabrakło do drugiego, ale zobaczmy, jaką wielką przewagę nad resztą stawki miało AS Monaco, prawie 20 punktów, a aktualny zdobywca Ligi Mistrzów, czyli Stade Rennais, dopiero na miejscu czwartym. A najlepsi zawodnicy AS Monaco prezentują się w ten sposób: Oliver Ruiz 88, prawdopodobnie Eregen Luki Modriciana, a tak poza tym, no ci, o, dwóch zawodników z Ukrainy mamy, to jest bardzo ciekawe. No ale co chciałem powiedzieć, tak poza tym reszta, no jest, są tutaj fajni piłkarze, no ale żeby oni byli aż tak mocni, żeby wygrać ligę francuską,
Hiszpanii sytuacja wygląda następująco. Real Madrid z dużą przewagą na drugim Villarrealem, ale Getafe na miejscu trzecim, a stawkę Ligi Mistrzów zamyka FC Barcelona na miejscu czwartym. Atletico dosyć nisko, bo miejsce 11, jak tutaj widzimy. Aha, ja już myślałem, że Villarreal spada. To jest Villarreal B, czyli druga drużyna drugiej drużyny Hiszpanii dokładnie. Ciekawa sytuacja. Zaciekawiło mnie te Getafe, bo jednak nie kojarzymy tego zespołu jako drużyny, która walczy o mistrzostwo Hiszpanii. Tak prezentują się najlepsze overale. No i tak powiedzmy, że no szału nie ma, więc albo mieli bardzo dobry sezon, albo Liga Hiszpańska stała się wyjątkowo słaba. Co ciekawe, znalazł się nawet jeden zawodnik z Indii z oceną 57. Co on tu robi, to ja nie mam pojęcia. W lidze holenderskiej na przykład bez większych zaskoczeń Ajax Amsterdam mistrzem kraju. O proszę, Bundesligi o dziwo nie wygrywa Bayern Monachium. Robi to Bayer Leverkusen. Nigdzie tutaj nie widzę Borussii Dortmund. Okej, okay, na miejscu 11. O kurde, czy wy widzicie, kto spada do drugiej Bundesligi? RB Lipsk. Wow. No i rzeczywiście skład Lipsku, lekko powiedziawszy, nie wygląda imponująco. Najlepiej ocenionym zawodnikiem jest Vittorio Bernardi, 80 overall, i to jest jeden zawodnik, który dobił do tej oceny. Reszta to są zawodnicy, co lekko bądź w ogóle nie przekraczają 75 overalla, czyli poziomu złotej karty. No naprawdę ciekawe, wielki, wielki zjazd. Chyba źródełko z pieniędzmi wyschło. Co za tym idzie, być może w 2038 roku już nie napijemy się pewnego energetyka obrandowanego dwoma czerwonymi bykami. A w Polsce sytuacja wygląda następująco, czyli nudy. Lech Poznań mistrzem kraju, druga Legia Warszawa, trzeci Raków. Naprawdę bez większych zaskoczeń. O, Górnik Zabrze na ostatnim miejscu. I w tym momencie postanowiłem sprawdzić, ile jest złotych kart w Ekstraklasie. No i najlepiej ocenionym zawodnikiem naszej ligi jest Vitor Abreu, 80. No i mamy dwóch zawodników, co mają 80. Drugim jest Jachym Kadlec, również gracz Lecha Poznań. No i ogólnie większość najlepszych piłkarzy to jest Lech, Legia, Raków. No zdarzy się jakaś Krakowia, na przykład Ashraf Al-Dosari z Palestyny zresztą. To też bardzo egzotyczny kraj, również jak Kasem Ibrahim z Kataru. No Lech i Legia, no to są drużyny, które mają najwięcej fajnych piłkarzy. Takuhiro Nakai, zawodnik japoński w Radomiaku, to również ciekawe. Trafi się piłkarz z ŁKS-u. Tak prezentują się wszyscy zawodnicy, którzy mają złotą kartę. No jest ich trochę, na pewno więcej niż rzeczywistości, bo aktualnie jest to chyba tylko jeden zawodnik, czyli Ivi Lopez. Tak nieśmiało myślałem, że za 15 lat w lidze szkockiej będą się liczyć inne drużyny niż Celtic i Rangers, no ale jak widać, jestem w błędzie. A tak wygląda sytuacja w Serie A, czyli w lidze włoskiej. Mistrzem Atalanta to nie jest zbyt jakoś szokujące, ale że w top 4 będzie Torino i AC Monza, to już bardziej. Nie widać tutaj Lazio albo Juventusu. Juventus miejsce 11. O kurde, Napoli spada do Serie B, czyli to jest takie drugie większe zaskoczenie w dzisiejszym odcinku. No i AC Monza jest naprawdę bardzo ciekawym zespołem, między innymi ze względu na to, że prawdopodobnie mamy tutaj Regena Virgila van Dijk'a, chociaż nie wiadomo, bo Holandia ma kilku tych środkowych obrońców całkiem fajnych. No i oczywiście overallowo wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie. No i też mamy kilka ciekawych transferów, takie jak 37-letni Kwicza Kwaraskelia. Oczywiście no 37 lat, więc ten overall mocno spadł, ale nie wiadomo od jakiego momentu on jest w AC Moncie. Czy podobna sytuacja z 38-letnim Vitinią. No i rzeczywiście Napoli jest drużyną gorszą niż ma to miejsce obecnie, no ale wydaje mi się, że wciąż lepszą niż RB Lipsk, którego widzieliśmy wcześniej, no ale przecież jak widzieliśmy Monaco, bo cała gala Napoli, no prawie że się utrzymało, im tam dwóch punktów zabrakło do utrzymania. Co ciekawe, mamy tu nawiązania do obecnego Napoli, no bo mamy Polaka, Tomasza Barana, oczywiście dużo mu brakuje do Zielińskiego, czy Isidore
Kipianiego, który być może miał być zastępstwem dla Kvaratskhelii, no ale nie za bardzo to drużynie Napoli wyszło. Chyba pokazałem wam najważniejsze informacje, jakie powinniście widzieć w ramach FC24 w 2038 roku. Jeżeli film się spodobał, to oczywiście zostaw łapę, subskrypcję i widzimy się i słyszymy już za niedługo na kanale Nora.